Dzisiaj chciałbym Wam trochę poopowiadać o wypadających albo i niewypadających dyskach. Jako że jest to jeden z mitów fizjoterapeutycznych, znaczy mitów, które fizjoterapeuci powinni umieć wytłumaczyć, dlaczego tak nie jest, natomiast mit ten jest powszechny, nie wiem, w kulturze po prostu, to dzisiaj chciałbym się na tym skupić. Będę się opierał na badaniach naukowych, oczywiście nie głównie, ale przy okazji. Linki do tych badań znajdziecie w źródłach. To znaczy, nie będę czytał konkretnie tych badań, natomiast będę poruszał tematy, które wiemy, które są zbadane, że tak w pewnych sytuacjach te dyski się zachowują, albo tak się w pewnych sytuacjach dyski nie zachowują. Na początku, żeby wyjaśnić, o co chodzi w tych wypadających dyskach i w ogóle w dyskach, to trzeba zacząć od przypomnienia bądź przedstawienia podstaw anatomii, to znaczy jak ten dysk jest zbudowany, jak on się zachowuje w pewnych sytuacjach, jak jest odżywiony, kiedy można nad nim pracować, kiedy my go psujemy, kiedy on sam się psuje, kiedy się regeneruje i o tym wszystkim chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Musimy zacząć od tego, że dysk, czyli krążek międzykręgowy, wziął swoją nazwę od nazwy łacińskiej. W sensie ta powszechna nazwa dysk jest zawzięta z łaciny. I po łacinie krążek międzykręgowy nazywa się discus intervertebralis. No i tutaj stąd prosta droga do skrótu i nazywania krążka międzykręgowego dyskiem. Jest to struktura, która ma za zadanie amortyzować jakby nasz kręgosłup, w związku z czym jest poddawana ciągłym obciążeniom, co w pewnym sensie jest dla niej korzystne, a w pewnym sensie jest dla niej niekorzystne, ale o tym powiemy później. Krążek albo dysk jest zbudowany z dwóch podstawowych składników. I z zewnętrznej jego strony, on zbudowany z pierścienia włóknistego. Jest to pierścień zawierający dużo włókien kolagenowych i elastynowych, co oznacza, że skoro ma kolagen, to jest w miarę sztywny, ale też oznacza, że skoro ma elastynę, to jest w miarę rozciągliwy. Jest to też istotne w kontekście dalszego omawiania mechaniki dysku. Oprócz tego, w samym środku znajduje się taka struktura jak jądro miażdżyste. Jest to substancja zbliżona do galarety. No albo też ja wolę tą metaforę ciepłego i zimnego kisielu. Im jesteśmy młodsi, tym dysk jest w formie ciepłego kisielu, natomiast im jesteśmy starsi, tym bardziej on się jakby odwadnia, sztywnieje i przyjmuje formę zimnego kisielu, co też ma swoje plusy i minusy. Do 25 roku życia, tak gdzieś oczywiście mniej więcej, w różnych źródłach różnie można to odnaleźć, krążki międzykręgowe i trzony kręgów, dopóki człowiek wzrasta i trzony kręgów wzrastają, mają one swoją sieć żylno-tętniczą. To znaczy krążki i trzony kręgów są odżywiane bezpośrednio z układu krążenia. I to jest super, bo dzięki temu nie gromadzi się w obrębie krążka międzykręgowego zbyt dużo substancji, jakby tych metabolitów, które sprawiają, że on rośnie, tylko są dalej odprowadzane przez sieć żylną. I jakby dzięki temu, jeżeli dojdzie, no nie wiem, do 25 roku życia do jakiegoś stanu zapalnego w obrębie krążka czy obrzęku, to jest spora szansa, że ten obrzęk, czyli nadmiar płynu, nie wydostanie się nigdzie na zewnątrz tego dysku, tylko zostanie on po prostu odprowadzony poprzez żyły i wchłonięty tam, gdzie trzeba. Później natomiast, po 25 roku życia, jedną z hipotez, za pośrednictwem których tłumaczymy sobie odżywianie dysku, to jest jakby hipoteza dyfuzji, to znaczy podczas chodzenia nasz kręgosłup się kompresuje i dekompresuje, i podczas kompresji z dysku wypływa woda i wszystkie inne substraty i produkty, które są potrzebne do odżywienia dysku. Podczas dekompresji mamy w tym dysku podciśnienie związane z tą kompresją, w sensie z tym, że wszystko wypłynęło. No i przechodzimy z fazy kompresji do fazy dekompresji. Mamy w obrębie dysku podciśnienie i w związku z tym podciśnieniem zasysane są do środka substraty energetyczne. No i tak odżywia się dysk po tym, jak zaniknie nam to krążenie, które zanika, tak jak już mówiłem, około 20-25 roku życia, to w zależności od tego, jak proces wzrostu u ludzi występuje. Krążek międzykręgowy nie jest strukturą, jest tak obudowany anatomicznie, że ma on umożliwioną ruchomość i reagowanie na obciążenia, którym zostaje poddany. Oprócz więzadła podłużnego przedniego czy więzadła podłużnego tylnego,
czyli więzadeł, które stabilizują kręgosłup i w pewnym sensie trochę ograniczają ruchomość dysku, no to krążek międzykręgowy jest w stanie się spokojnie ruszać i reagować na obciążenia, które generujemy mu sami poprzez specyficzne ruchy kręgosłupa. I teraz, tak jak można sobie wyobrazić, podczas gdy zginamy kręgosłup, czyli tak jakbyśmy robili skłon, to trzony kręgów, jakby przednie albo łatwiej będzie brzuszne części trzonów kręgów zbliżają się do siebie, wypychając ten dysk z przodu ku tyłowi. I odwrotny mechanizm zachodzi podczas wyprostów, przeprostów. Z tym, że anatomicznie poprzez to, że mamy wyrostki kolczyste na końcu każdego kręgu, tego wyprostu, przeprostu jest mniej, natomiast mechanizm działania jest taki sam, to znaczy zbliżają się ku sobie tylne części trzonów kręgów, przez to dysk międzykręgowy przesuwa się po prostu poprzez docisk z tyłu do przodu. Podobnie ma to się w przypadku ruchów zgięcia bocznego czy rotacji. Czyli innymi słowy, dysk jest strukturą ruchową, nie jest strukturą stałą i ma on możliwość ruchu. Reaguje on na obciążenia, którym jest poddawany poprzez nasze funkcjonowanie. Kolejna rzecz. Im niżej mamy dysk międzykręgowy, tym jest on grubszy, ponieważ musi jakby dźwigać na sobie coraz to większe obciążenia. Przykładowo, na wysokości piątego kręgu szyjnego dysk musi dźwigać na sobie 5 kręgów szyjnych plus czachę, natomiast na wysokości piątego kręgu lędźwiowego, czyli powiedzmy pomiędzy kością krzyżową a piątym kręgiem lędźwiowym, dysk musi dźwigać 5 kręgów lędźwiowych, 12 kręgów piersiowych i żebra, mostek itd., 7 kręgów szyjnych i czachę. W związku z czym kompresyjnie im niżej są te dyski, tym bardziej są narażone na przeciążenie w związku z tym, że coraz większą masę muszą dźwigać. Natomiast ewolucyjnie wykształciło się to u nas w ten sposób, że po prostu te dyski są trochę grubsze, pierścienie włókniste są po prostu grubsze, mocniej zbudowane i to jest nasza reakcja na dźwiganie coraz większych obciążeń wraz z coraz niższymi poziomami kręgosłupa. I teraz, skoro mniej więcej wiemy, jak to wygląda, jak dysk jest odżywiany, że ma on możliwości ruchu i że składa się z pierścienia włóknistego i z jądra miażdżystego, można przejść do omówienia badań czy mechaniki tego, z czym możecie się spotkać w życiu albo tego, z czym możecie się spotkać w gabinecie. Jądro miażdżyste, jak już mówiłem, ma konsystencję kisielu. W zależności od tego, czy jesteśmy młodzi czy starzy, ten kisiel jest ciepły bądź zimny, natomiast jest to substancja płynna, nie jest to ciało stałe. To tutaj już powinno dać do myślenia, że skoro nie jest to ciało stałe, to nie może paść i wypaść, wstawić się, wystawić, nastawić, odstawić, wylecieć, wszystko jedno, może wypłynąć bądź też się wchłonąć. To jest pierwsza rzecz, dosyć istotna w całości ogółu rozumienia problemu wypadniętych dysków. Nie może wypaść, ponieważ nie jest ciałem stałym, może się rozlać, jak najbardziej uwypuklić na przykład do kanału kręgowego i może się później zresorbować, to znaczy wchłoną. Pracujemy na cieczy, powiedzmy, a nie na ciele stałym. Skoro wiemy, że może się wylać bądź wchłonąć, no to teraz pytanie, czy się wylewa i czy się wchłania. Wiemy, że się wylewa, wiemy, że ludziom towarzyszą przepukliny i wydaje nam się, że w dużej mierze te przepukliny generują nam dolegliwości bólowe, promieniowania, różnego rodzaju rwy, korzonki i tak dalej. I teraz w praktyce to wygląda tak, że faktycznie te wypadnięte dyski, rozlane dyski mogą generować dolegliwości bólowe w obrębie nerwów, ale literatura pokazuje, że bardzo wielu ludzi, tutaj podlinkuję oczywiście odpowiednie badanie, to też będzie w źródłach, ma wypadnięte dyski i nie odczuwają bólu. I to w zależności od tego, w jakim jesteśmy wieku, to znaczy im bardziej jesteśmy starsi, tym bardziej mamy wypadnięte te dyski. Badanie, polegało na tym, żeby sprawdzić, ile osób bez bólu ma przepuklinę i okazuje się, że sporo. W związku z czym nie możemy postawić ogólnej przyczynowo-skutkowej tezy, czyli jakby nie korelacji, a kauzacji, czyli kauzacji, iż wypadnięty dysk prowadzi do bólu zawsze, ponieważ badania pokazują, że tak nie jest. I jeszcze innymi słowy, podchodząc do tematu z jeszcze innej perspektywy, może Wam się zdarzyć, że będziecie mieli do zrobienia rezonans jamy brzusznej na przykład i przy okazji rezonansu jamy brzusznej może się okazać, że macie przepuklinę, mimo że plecy Was nie bolą, a przyczyną zrobienia rezonansu była, nie wiem, na przykład kontrola jelit albo kontrola pęcherza, albo wszystko jedno. No i jesteśmy w szoku, bo teoretycznie powinniśmy w związku z przepukliną już jeździć na wózku albo przynajmniej mieć amputowaną jedną kończynę, a tu się okazuje, że plecy nas w ogóle nie bolą. Tak się często zdarza i clue jest takie,
że nie ma co demonizować pojęcia wypadniętego dysku, ponieważ zdarza się, że nie prowadzi to do niczego złego. A jeszcze inaczej, samo nasze myślenie o tym, że ten dysk wypadnięty może sprawić, że do końca życia będziemy jeździć na wózku albo że będą nas boleć plecy, generuje w nas na pewno lęk, to też jest potwierdzone badaniami, generuje w nas kinezjofobię, to znaczy lęk przed ruchem. I tak naprawdę sam ten lęk jako taki, obawa i lęk przed ruchem, same w sobie jako czynniki, to one mogą doprowadzić do bólu i doprowadzić do jakby jako takiej samospełniającej się przypowiedni. W sensie, że dysk powoduje ból. A w tym wypadku akurat tak nie jest, ponieważ dysk powoduje lęk, powoduje jakby unikanie ruchu. I lęk i unikanie ruchu może doprowadzić, ale też nie musi, do bólu i do objawów dyskowych, czyli na przykład do rwy. No ale też niekoniecznie do rwy. Wiemy, że będziemy mieć wypadnięte dyski z dużym prawdopodobieństwem. Im będziemy starsi, tym będziemy mieć tych dysków wypadniętych więcej. Natomiast można by się było posłużyć porównaniem, że wypadnięty dysk wraz z wiekiem jest czymś takim, taką zmianą, powiedzmy, jak zmarszczka na skórze, czy jak zmiany zwyrodnieniowe. Są to po prostu efekty starzenia się naszego ciała i coraz słabszego odżywienia. Jesteśmy o tyle bezpieczni, że im jesteśmy starsi, tym te dyski są bardziej wyschnięte, są bardziej odwodnione, mają konsystencję suchego, tylko zimnego kisielu, a nie ciepłego kisielu, w związku z czym jest zdecydowanie mniejsza szansa na taką rozlaną przepuklinę, no ponieważ tam się za bardzo nie ma co rozlewać, bo jesteśmy starzy i to się wszystko wysuszyło, więc to akurat super. Także od pewnego wieku możemy mieć 100 tysięcy przepuklin i one mają większe prawdopodobieństwo niespowodowania bólu, ponieważ te dyski są wysuszone. Oczywiście mogą spowodować ból, chciałbym, żeby to było jasne, ale też nie ma co panikować, bo jest również szansa, że tego bólu nie spowodują. Przepukliny się wchłaniają. To też pokazują badania naukowe i też im większa przepuklina, tym większa szansa na to, że się wchłonie. Co myślę daje nam szansę, można tak powiedzieć, żeby uspokoić się psychicznie. Bo jeżeli założymy, że faktycznie mamy przepuklinę i to sprawia, że wylądujemy na wózku i nie damy się przekonać, że tak wcale nie musi być, to może damy się przekonać faktom, że te przepukliny się wchłaniają, przez co, no nie wiem, za 2 albo 3 lata tej przepukliny już po prostu nie będzie i nie wylądujemy jednak mimo wszystko na wózku. To dosyć pozytywna hipoteza i dająca nadzieję, natomiast bardziej w kontekście pracy nad lękiem, kinezjofobią i negatywnymi myślami niż w pracy nad samymi dolegliwościami bólowymi. Oprócz tego kolejne, myślę, ciekawe badanie pokazuje, że wielkość przepukliny nie ma wpływu na to, czy będziemy operowani, czy nie będziemy operowani. Ludzie z takimi samymi przepuklinami, połowa z nich mniej więcej była poddawana zabiegom operacyjnym, natomiast połowa z nich nie była poddawana zabiegom operacyjnym. Czyli jeszcze inaczej, połowa z nich miała ból, a połowa z nich nie miała bólu. Możemy również postawić hipotezę, to jest bardzo ważne, że jakby jest to hipoteza cały czas, że wielkość przepukliny nie wpływa na dolegliwości bólowe. Co zresztą łączy nam się bardzo dobrze z tym, co powiedziałem wcześniej. W sensie, że mamy te przepukliny, a nie mamy bólu. I lecimy dalej. Zostając przy wielkości przepuklin, bardzo istotna jest też interpretacja wyników rezonansu magnetycznego. Dobry rezonans, według mnie, nie jestem radiologiem, natomiast bardzo jest istotne, żeby podawać mniej więcej wielkości tych przepuklin, bo można w opisie rezonansu powiedzieć, że przepuklina jest szeroko podstawna, że kompresuje worek oponowy, i na przykład ma 2 mm. To jest dość ciekawe, bo szerokość kanału kręgowego ma, powiedzmy, na tej wysokości około 10 mm. Mamy 2 mm wystającej przepukliny i jeszcze spokojnie 8 mm wolnej przestrzeni. Można też napisać, że jest to szeroko podstawna przepuklina modelująca worek oponowy i nie napisać wielkości. No i tutaj warto sobie spojrzeć w aplikacji, odtworzyć tą płytę i po prostu zmierzyć tą przepuklinę albo chociaż na nią spojrzeć, żeby zobaczyć, jaką jeszcze tam mamy rezerwę w kanale kręgowym. No bo jak ta przepuklina ma 2 mm, a nie wiem, jest rezerwę jeszcze z 10 mm, no to jeszcze na spokojnie można powiedzieć szacunkowo, hipotetycznie, że nic złego się nie dzieje. Jedną z koncepcji rwy kulszowej, albo rwy udowej, albo rwy ramiennej, w sensie wszystko jedno, czyli podrażnienia korzenia nerwowego, jest sytuacja, w której dochodzi do niekoniecznie do jakby stałego kontaktu dysku z nerwem bądź z rdzeniem kręgowym. Natomiast dochodzi do sytuacji, gdzie pojawia się stan zapalny
w obrębie dysku, ponieważ no, dysk jest w miarę strukturą żywą i może w obrębie jakby krążka międzykręgowego dojść do stanu zapalnego w związku z jakimś podrażnieniem, na przykład przeciążeniem i tak dalej. No i ten stan zapalny potrafi wpłynąć na pobudliwość korzenia nerwowego i w związku z czym go podrażnić. To znaczy, jest to tylko i wyłącznie chwilowy kontakt, obrazowo mówiąc, stanu zapalnego dysku z korzeniem, co już powoduje przeciążenie, podrażnienie i stan zapalny z całego korzenia nerwowego i objawy, tak jakbyśmy mieli rwę kulszową, rwę udową czy rwę jakąkolwiek inną. Dlaczego jest to dla nas istotne w kontekście terapii? Taka koncepcja oczywiście, ponieważ ten kontakt stanu zapalnego obrzęku z dyskiem jest chwilowy, to jest jedna rzecz. Korzeń nerwowy nie jest uciskany bez przerwy, nie jest odnerwiany nie jest pozbawiony substancji odżywczych przez cały czas, tylko jest to problem chwilowy. I to nam daje dosyć dobrą perspektywę w pracy z takim pacjentem bólowym, w sensie takim, co ma rwę kulszową. Bardzo często jest tak, że poprzez pewne techniki jesteśmy w stanie przyspieszyć wchłanianie się opuchlizny tego dysku albo przez aktywność fizyczną i wtedy redukujemy już szansę na kolejny kontakt obrzęku z korzeniem. No i ten korzeń w międzyczasie po prostu może się sam z siebie zregenerować. W przypadku, gdyby był to stały kontakt i korzeń, czyli nerw, byłby cały czas uciskany przez dysk, no nie byłoby tej możliwości regeneracyjnej, ponieważ cały czas byłby tam kontakt i konflikt i cały czas bez przerwy drażniony byłby korzeń nerwowy. Także oczywiście to jest hipoteza, natomiast również można ją, myślę, przedstawiać pacjentom po to, aby zrozumieli, że to, co się im teraz dzieje, jest bardzo duża szansa, że jest to odwracalne, a to wpłynie na ich zdecydowanie lepsze samopoczucie i być może zmotywuje do ćwiczeń, które powinny im teoretycznie pomóc przyspieszyć ten proces. Jeżeli chodzi o jeszcze w nawiązaniu może trochę do mechaniki dysku, skoro wiemy, że dysk nam się wysuwa do tyłu poprzez zgięcie, to była kiedyś bardzo powszechna koncepcja, że w takim razie będziemy w stanie go cofnąć poprzez wyprost-przeprost. Jest to, powiedzmy, w takim dużym, dużym, dużym uproszczeniu jedno z założeń koncepcji McKenzie'ego. Na początku, jak ja zaczynałem swoją pracę gabinetową, po prostu poszedłem na studia, to ta koncepcja była bardzo modna, bardzo się wierzyło w te ćwiczenia, że one działają, natomiast później zaczęto z tej koncepcji się wyśmiewać, że wiadomo, że to nie może tak działać i są inne, lepsze metody. I tak potem z tymi lepszymi metodami też tak było, że zaczęto się z nich wyśmiewać i tak dalej, i tak dalej. Wiemy na dzień dzisiejszy faktycznie, że mechanika kręgosłupa nie do końca tak działa, jak myśleliśmy, że działa, no nie wiem, 10-15 lat temu. I poprzez przeprosty jakby nie sprawimy, że te dyski nam się wstawią z powrotem na miejsce. Z trzeciej strony jakby na to spojrzeć, jeżeli pacjent ma nic nie robić albo robić tylko i wyłącznie przeprosty, to lepiej niech robi po prostu nawet te przeprosty. Co też sprawi, że poprawi swój stan niekoniecznie poprzez cofnięcie się tego dysku, natomiast poprzez samo rozruszanie się czy poprawę krążenia w okolicy, no w tym wypadku mam na myśli lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Jeżeli pojawia się pytanie w moim kierunku, czy robić przeprosty, czy nie robić, ponieważ no, czasem jeszcze się spotykam z tego typu zaleceniami, to dochodzę do wniosku, że w zasadzie dlaczego nie? Jeżeli nie sprawiają, że czujemy się gorzej, to w zasadzie no, są oczywiście lepsze metody. Zdecydowanie lepiej jest robić przeprosty niż nie robić nic. To tak w kontekście jeszcze terapii. Wydaje mi się, że zebrane tutaj informacje to może był taki dosyć luźny wywód. Nie przygotowywałem sobie tekstu i podejrzewam, że drugi raz jakbym miał o tym opowiedzieć, to powiedziałbym zupełnie co innego i zupełnie inaczej. Natomiast pozwoli Wam sobie trochę wyobrazić, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o te dyski, jak się sprawy mają, jeżeli chodzi o badania naukowe i podstawowe podejścia terapeutyczne. To wszystko, o czym mówiłem, to są jakby hipotezy, a słowo hipoteza interpretowałbym w przypadku terapii gabinetowej jakąś tam myślą przewodnią, która mi, terapeucie, pozwala wierzyć w to, co robię. Jakby w takim sensie, że jakby robię jakieś techniki, wierzę, że one działają na podstawie tych hipotez, o których między innymi Wam tutaj powiedziałem. Natomiast bardzo ważne jest to ogólnie w jakiejkolwiek terapii i w podejściu naukowym do jakiejkolwiek terapii. No badania naukowe też mają pewne ograniczenia i chociażby pewien margines błędu, który w przypadku nauk ścisłych wynosi około 5%,
To znaczy jest to tak zwana istotność statystyczna. Jeżeli po wszystkich analizach statystycznych istotność ta wynosi co najmniej 95%, uznajemy, że badanie ma sens. No i to jest jakby ok. Natomiast zawsze pozostaje te 5%, które, około 5%, być może mniej, które powinniśmy mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że może jednak to, co tutaj czytamy, nie jest do końca jakby wyznacznikiem tego, jak powinniśmy z pacjentem postępować. Co więcej, w przypadku badań naukowych niestety istnieje taka praktyka, która, no ludzie tak robią, albo przynajmniej robili, a teraz trochę mniej robią, że publikuje się tylko te badania, w których coś wyszło. I jakby nie publikuje się tych badań, w których coś nie wyszło. Zakładamy, że mamy ćwiczenia, które, znaczy nie, inaczej. Zakładamy, że przyjmujemy hipotezę, że skłony sprawiają, że przestają nas boleć plecy. No i wpisujemy sobie tą frazę w wyszukiwarkę. Wychodzi nam 100 tysięcy badań, które pokazują, że faktycznie skłony pozwalają nam zmniejszyć ból pleców. I zero badań, które pokazują, że skłony nie działają, ponieważ ból pleców jest bez zmian. No i na podstawie takiej wiedzy, po części opublikowanej, po części trzeba wiedzieć, że jakby nieopublikowanej, wyrabiamy sobie zdanie, że faktycznie skłony działają na to, żeby ból pleców się zmniejszał. Nie do końca jest to prawda, ponieważ mamy taką, nie wiem, powiedzmy metaforę tej góry lodowej, że część jest nad wodą, a spora część jest pod wodą. Jakby ta część podwodna to jest ilość badań, które nie zostały opublikowane, ponieważ jakby nie dowiodły założonej tezy. Co jest słabe i jakby szkodzi nauce jako takiej, ponieważ fajnie by było wiedzieć, że jednak są też publikacje, które jakby, że mamy pełny komplementarny obraz o danej sytuacji, a nie tylko przedstawiony jest ten obraz, który jest zakończony sukcesem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Być może trochę się sam zaplątałem w tych swoich wypowiedziach. Widzimy tylko część. Trzeba mieć w głowie też info, że nawet te opublikowane badania mają swój margines błędu. Jest też sporo nieopublikowanych badań, ponieważ nie spełniły one, nie potwierdziły założonej sobie hipotezy. To też powinno wpływać na naszą ostrożność w interpretacji badań. Bardzo często w kontekście też badań mamy dwie porównane ze sobą grupy, a nie mamy grupy kontrolnej. Wiemy już z tego, co powiedziałem wcześniej, że dyski się same wchłaniają i często jest tak, że w tych badaniach sprawdzane są na przykład dwa rodzaje ćwiczeń. W jednym to jest, nie wiem, stabilizacja centralna albo dwa rodzaje oddziaływań. W drugim to jest na przykład wbijanie igieł i potem porównujemy po 6 tygodniach, jak te dyski się wchłonęły u osób, które ćwiczą, jak te dyski się wchłonęły u osób, którym były wbijane igły. No i sprawdzamy, co jest skuteczniejsze. No jest to o tyle błędne, że nie ma w takich badaniach grupy kontrolnej i nie ma porównania do sytuacji, w której ci ludzie jakby nic nie robią, a i tak wiemy, że jest spora szansa, że te dyski się wchłoną. W związku z czym to badanie nie do końca jest rzetelne i nie do końca daje nam obraz jakby sytuacji, ponieważ nie ma porównania do ludzi, którzy jakby nie byli poddawani żadnemu bodźcowi. Także na to warto też zwrócić uwagę. Najlepiej jest szukać badań, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tam szeroko rozumiane zdrowie, to metaanalizy różnych innych poprzednich badań, albo jeżeli chcemy porównać jakąś specyficzną technikę, to warto szukać badań z grupą kontrolną, żeby zobaczyć, czy niezastosowanie żadnej techniki też przypadkiem nie sprawia, że ludzie czują się lepiej. No a często tak jest, bo ciało ma bardzo duże pokłady samoregeneracji. Myślę, że przebrnęliśmy przez jakby zarys tematu, który chciałem tutaj z Wami poruszyć. Trochę porozmawialiśmy sobie o anatomii, trochę o mechanice, trochę być może o fizjologii, trochę o, takich powiedzmy mitach, trochę o bajkach, trochę o koncepcjach, które są stosowane, trochę o badaniach naukowych, w zasadzie trochę o wszystkim. No, ta forma jest dosyć luźna, natomiast mam nadzieję, że każdy tutaj da radę wyciągnąć coś dla siebie. No i w związku z tym, że forma jest luźna, to każdy też może się z nią nie zgodzić i chętnie wejdę w polemikę z Wami w komentarzach, ponieważ każdy może mieć swoją wizję terapii, wizję podejścia do naprawiania i nastawiania, w cudzysłowie oczywiście, wypadniętych dysków. No i chętnie poznam Wasze jakby koncepcje. I na zakończenie oczywiście dziękuję Wam serdecznie za każdą subskrypcję i za każdą interakcję. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.